Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam koleżanki i kolegów z oddziału, sympatyków i przyjaciół. Drodzy Państwo, nie będę ukrywał, że jestem szczęśliwy, że Państwo tutaj jesteście. W imieniu oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Sosnowcu zapraszam na uroczyste obchody 85. rocznicy powstania PTT w Zagłębiu Dąbrowskim. Jako pierwszego poproszę o zabranie głos kolegę Zbyszka Jaskiernię, sekretarza oddziału. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, wszyscy zgromadzeni na tych uroczystościach. Uroczystość 85-lecia jest taką okazją, żeby króciutko powiedzieć o historii towarzystwa. Tak się składa, że co 5 lat staramy się takimi uroczystościami przypomnieć działalność PTT w Zagłębiu Dąbrowskim i w Sosnowcu. Towarzystwo Tatrzańskie powstało w 1873 roku. Wieści o powstaniu TT, Towarzystwa Tatrzańskiego, szybko dotarły do Zagłębia Dąbrowskiego. Pierwsze osoby z Sosnowca do Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpiły już kilka lat po powstaniu tej organizacji. 1878 rok, pan Remigiusz Grzostowicz, urzędnik dróg żelaznych, czy pan Edward Kluk, urzędnik dróg żelaznych w 1883 roku. Te osoby wywodziły się głównie z kolejnictwa, górnictwa i handlu. Ważną rolę odgrywali delegaci. Takim delegatem na Dąbrowę Górniczą był Feliks Kwiecień, a delegatem na Sosnowiec był Jakub Kłos. W 1924 roku powstaje Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach. Posiadał on koło w Dąbrowie Górniczej. Koło w Dąbrowie Górniczej skupiało na mieszkańców Zagłębia, w tym oczywiście Sosnowca. Problemem był podział administracyjny. Oddział Górnośląski PTT w Katowicach podlegał pod Wojewódzką Organizację Turystyczną w Katowicach, natomiast koło PTT w Dąbrowie Górniczej podlegało pod Wojewódzką Komisję Turystyki w Kielcach. Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec znajdowały się na terenie województwa kieleckiego. Priorytetem dla Katowic były Beskidy. Priorytetem dla Kielc z kolei Góry Świętokrzyskie. 23 czerwca 1930 roku w Starostwie Będzińskim, w Starostwie Powiatowym w Będzinie, doszło do zebrania organizacyjnego. Powołano zarząd tymczasowy. Prezesem został inżynier Józef Ferch, wiceprezesem Adolf Chyła, sekretarzem Ludwik Berlecki. Ważną rolę w PTT odgrywali nauczyciele dąbrowskiej sztygarki. Szczególnie to podkreślam, inżynier Józef Ferch, Ludwik Berbecki, Teofil Meller, to byli pracownicy tej instytucji. Pan Józef Ferch, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przed wojną, był inżynierem górnictwa, przysięgłym mierniczym, górniczym, był kierownikiem Wydziału Mierniczego. Bardzo dobrym organizatorem, który rozbudzał wśród młodzieży zainteresowanie do turystyki. W latach 45-49 był dyrektorem dąbrowskiej sztygarki. Po opuszczeniu Dąbrowy Górniczej był wykładowcą na Politechnice Łódzkiej. Towarzystwo Turystyczne Beskidy w Rajbirsku zwróciło się do Związku Polskich Towarzystw Turystycznych z propozycją zawarcia konwencji, na mocy której członkowie towarzystw mieli prawo do przekraczania granic. W lektorium miejskim Dąbrowie Górniczej prezentowane były w tym okresie pogadanki, szczególnie często wygłaszane przez Józefa Ferecha, Ludwika Berbeckiego. Narciarstwo w Zagłębiu popularyzował Bronisław Czech. Zapisy przyjmowała firma Dom Sportowy, która mieściła się w halach rozwoju przy ulicy Małachowskiego. W roku 1930 uruchomiono pociąg turystyczny z Krakowa do Zakopanego. Celem było ożywienie ruchu turystycznego. Połączenie Zagłębia z Krakowem było wtedy bardzo dobre. Legitymację PTT wykorzystywali przemytnicy do częstego przekraczania granic. I takie ciekawostki również znajdą się w książce, o której będziemy jeszcze mówili w dalszej części. Sekretariat mieścił się początkowo w mieszkaniu Józefa Ferka w Dąbrowskiej Sztygarce. Było to jeszcze w roku 30. Natomiast powstawały ekspozytury Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. I tak, Paweł Stonawski był takim przedstawicielem i siedzibę miał w Banku Polskim, obecny Bank IG, przy ulicy Małowskiego. Ludwik Łogiewa z kolei prowadził ekspozytury dla Niwki, Modrzejowa, Klimontowa i Zagórza. Wielu działaczy towarzystwa było wcześniej aktywnymi działaczami Śląskiego Klubu Narciarskiego. Należał do nich m.in. Paweł Sikora, Jerzy Olszewski z Sosnowca, Sylwester Radkowski z Będzina.
Brano liczny udział w zawodach narciarskich i wycieczkach narciarskich. Ważną rolę w popularyzacji turystyki odgrywały zeszyty monografii Zagłębia Dąbrowskiego pod tytułem Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego, które ukazywały się pod redakcją Mariana Kantora Mirskiego. Oficjalnie oddział zainaugurował swoją działalność 7 marca 1931 roku. Zarząd Główny zatwierdził oficjalnie oddział PTT w Zagłębiu Dąbrowskim 8 marca 1931 roku. Członkowie towarzystwa byli aktywni również w innych stowarzyszeniach, które w tamtych latach działały na terenie Sosnowca. Jednym z takich towarzystw było Towarzystwo Artystyczno-Literackie TAL. Aktywnie działał w nim profesor Mieczysław Ociaszyński. Od 1931 roku siedzibą oddziału przeniesiono do Sosnowca na ulicę Chemiczną 14, gdzie mieściło się mieszkanie Ludwika Łogiewy, wieloletniego sekretarza oddziału, a później po wojnie dyrektora Chrzanowskiego Fabloku. I w tym mieszkaniu niestety Chemiczna 14 już nie istnieje, na tym terenie jest obecnie teren już elektrowni będzińskiej, ale w poprzednim wydawnictwie, które się ukazało 10 lat temu, udało nam się te szczegóły pozyskać. W 1932 roku oddział liczył 350 członków. Na pomysł organizacji imprez turystycznych na Babią Górę, połączonych z dobrą muzyką, tak się składa, że Towarzystwo Daszeńskie takie imprezy robi już od 30 paru lat, wpadło w tamtych czasach, w latach 30. Liga Morska i Kolonialna. Z tym, że wyjazdy były w sobotę, a powroty w niedzielę. Ale zawsze zabierano własną orkiestrę, tak zwaną jazz bandową. Ważną rolę popularyzacji przyrody i jej ochrony odgrywało w Sosnowcu Towarzystwo imieniem Kopernika. Prelekcje wygłaszał między innymi na tym forum pan profesor Władysław Szafer. Utworzono Bibliotekę Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, uruchomiono poradnie wycieczek, dzięki czemu wycieczki były poprzedzone taką ciekawą akcją informacyjną. Powstało w Sosnowcu wiele tablic informacyjnych. W 1934 roku walne zebranie oddziału PDT odbywało się również w gmachu starostwa powiatowego, pod którym prezesem był Józef Ferch. W roku 1934, a więc po 3 latach, siedziba sekretariatu została przeniesiona na ulicę Modrzejowską 32. Obecnie ten budynek niestety prawdopodobnie już nie istnieje, albo jest już topione bryłę kina Helios. 34 jeszcze istnieje, 32 już niestety nie. W 1931 roku walne zebranie ponownie wybiera na funkcję prezesa, pana prezesa Ferra. Podczas walnego zebrania w 1937 roku podjęto inicjatywę budowy schroniska w Bydlinie. Najbardziej zaangażowani w tą działalność byli pan inżynier Bogdan Szemieński, Ludwik Łogiewa, prezes Józef Ferch. W latach 1936-1938 powstały koła oddziału Dąbrowskiego, Zagłębia Dąbrowskiego, między innymi w Kazimierzu Górniczym, w Strzemieszycach i Maczach. Ostatnie zebranie przed wojną odbyło się w 1938 roku. Nowym prezesem oddziału został pan Jerzy Korwin-Olszewski. Podobnie jak Fer był nauczycielem związanym z Państwowym Seminarium Nauczycielskim imieniu Mickiewicza w Sosnowcu. Udzielał się nie tylko w PTT, ale również był aktywnym działaczem zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu. Aktywność PTT oddziału Zagłębia Dąbrowskiego była bardzo duża. Zaczęły powstawać koła PTT w Sosnowcu, m.in. w Zawierciu, Częstochowie, jak również Radomsku. Właściciel dóbr złotopotockich, hrabia Karol Raczyński, pomógł w uruchomieniu dla koła PTT w Częstochowie schroniska w Złotym Potoku. Formalnie administratorem był oddział PTT w Sosnowcu, pod które podlegało to koło częstochowskie. W momencie, kiedy koło w Częstochowie się usamodzielniło, przyjęło ten obiekt w pełną administrację. Obiekt Złoty Potoku istnieje nadal. Często jesteśmy w tych strągarniach w Złotym Potoku. Warto zwrócić uwagę na tą charakterystyczną budowlę w stylu zakopiańskim. To jest właśnie schronisko przedwojenne PTT. Schronisko w Bydlinie istnieje, ale zostało przeniesione na teren Szpitala Wojewódzkiego Chorób Płuc w Jaroszowcu. Też udało nam się go odnaleźć po latach i budynek na szczęście ocalał. Bezpośrednio po wejściu PTT w Sosnowcu, znaczy bezpośrednio po wojnie, PTT w Sosnowcu nie wznowiło działalność. Na początku działacze działali w Katowicach. Dopiero na początku lat 90. nastąpiły działania w zakresie reaktywacji oddziału. Stało się to w roku 95. Prezesami oddziału, bo o tych przedwojennych mówiłem, pan prezes Ferch i
pan prezes Korwin-Marzewski, natomiast po wojnie kolejno Zbigniew Jaskiernia, Krzysztof Czesak, Paweł Kosmara, Sylwester Dąbrowski i obecny prezes Tomasz Grabowski. Członkowie oddziału przez wiele kadencji reprezentowali miasto i Zagłębie we władzach naczelnych, w Zarządzie Głównym, Głównym Sądzie Koleżeńskim, Głównej Komisji Rewizyjnej. Obecnym przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej jest kolega Zbyszek Zabiła, który jest naszym również członkiem. Oddział był organizatorem Dni Gór, posiedzeń Zarządu Głównego i wielu innych imprez. Dopracował się wielu ciekawych, cyklicznych imprez, jak szynowe wejścia na Babią Górę, jurajski rajd rowerowy, wiosenne spotkania w Tatrach, rowerowe ponidzie, pożegnania lata na jesieniu, letnie spotkanie w Rochaczach i innych imprez, między innymi rowerowych. Bardzo blisko oddział współpracuje z Polskim Towarzystwem Sportów Ekstremalnych. Wspólnie bierzemy udział w swoich imprezach. Od 20 lat oddział wydaje kwartalnik Klimek. W nim to ukazuje się wiele ciekawych materiałów na temat Polski, oczywiście i świata, ale szczególnie z tematyką górską i tatrzańską. Mamy nadzieję, że obecne obchody 85-lecia zachęcą młodzież, mieszkańców Sosnowca do uprawiania turystyki górskiej, a także przybliżą działalność naszych poprzedników. Chciałem jednocześnie dodać, że zaproszenie wystosowaliśmy do takiego koła oddziału bielskiego, który działa w Dąbrowie Górniczej. Byłaby to taka klamra. Być może przedstawiciele tego koła są na sali, to ich serdecznie również witam. Szanowni Państwo, tyle w króciutkim skrócie. Wiele informacji będzie można pozyskać w wydawnictwie, które z tej okazji się tutaj ukazało, o którym będziemy mówili w dalszej części. Natomiast w tym momencie do bardzo uroczystej tutaj takiej uroczystości wręczenia odznaczeń. I w tym momencie chciałem tutaj prosić na podium osoby, które są wyróżnione. Bożena Wartyń, Paweł Kosmala, Tomasz Grabowski. Natomiast proszę również kolegę Sylwestra Dąbrowskiego, a o wręczenie tych odznaczeń proszę prezesa Zarządu Głównego Wojciecha Szarotę i sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego panią Jolantę Augustowską. Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z dnia 8 października 2016 roku zostaje oznaczona honorową złotą odznaką PTT z kosówką. Gratuluję. Również Tomasz Grabolus tą samą uchwałą z dnia 8 października zostaje oznaczony honorową złotą odznaką PTT z kosówką. No i Paweł Kosmala. Również tą samą uchwałą z dnia 8 października zostaje odznaczony złotą honorową odznaką PTT z kosówką. Gratuluję. Szanowni Państwo, doszliśmy do punktu wystąpienia gości zaproszonych. I serdecznie proszę jako pierwszą zabranie głosu przez panią prezydent Annę Jedynak. Szanowni Państwo, szanowni prezesi, szanowni goście. W dniu dzisiejszym w imieniu samorządu oraz swoim także chciałabym złożyć Państwu serdeczne gratulacje z okazji rocznicy towarzystwa. Także chcielibyśmy złożyć podziękowania za promocję aktywnego trybu życia, promocję wypraw górskich, wsparcia też edukacji tego, w jaki sposób należy prowadzić zdrowy tryb życia.
i życzę Państwu tej pasji, którą Państwo tutaj mają. Życzę dalszych oczywiście rocznic w tym towarzystwie. Życzę tego wsparcia w innych kołach, do których rozumiem Pan wezwał swoich kolegów z Dąbrowy Kuliczej z Bielska. I na koniec oczywiście nie wiem, czy tak się życzy, tak jak w lotnictwie, że tyle samo wypraw i powrotów, ale życzę Państwu całych wspaniałych wypraw i dalszych sukcesów zdobywania kolejnych szczytów górskich. Wszystkiego najlepszego. Pan przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Zych nie mógł być osobiście na uroczystości, ale upoważnił panią kierownik Biura Rady Miejskiej do zabrania głosu. Bardzo proszę panią kierownik Biura Rady Miejskiej, żeby ten nawrót o zabranie głosu. Dobry wieczór. Pani prezydent, panie prezesie, panie i panowie. Odczytam adres okolicznościowy przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypadające 85-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zagłębiu Dąbrowskim i w Sosnowcu oraz uroczyste obchody tego wydarzenia składam na Pana ręce, Panie Prezesie, serdeczne gratulacje. Działania Towarzystwa na rzecz krzewienia czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą są ważne w wychowaniu dla idei poznawania, umiłowania i ochrony gór. A Wy, drodzy Państwo, umiłowaliście góry, zwłaszcza Tatry, do których często wracacie, zachęcając innych w swoich wyprawach. Prowadzicie walkę o ochronę gór oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców. Jest dla Was bliskie wszystko, co związane jest z górami. Oddychacie nimi, jesteście otwarci na ich piękno. Dziękuję za zaproszenie. Niestety obowiązki zawodowe uniemożliwiają mi udział w Państwa jubileuszu. Jeszcze raz gratuluję i życzę sukcesów wszystkim zebranym miłośnikom Tatr w dalszej działalności Towarzystwa, aby nie brakowało Wam sił i cierpliwości w tej trudnej wspinaczce po drogach życia, podpisał Wilhelm Zych, przewodniczący Rady Miejskiej. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę sukcesów i zdrowia w dalszych wyprawach naszych pięknych polskich górek. Bardzo proszę o zabranie głosu przez prezesa Zarządu Głównego PTT, Wojciecha Szauta. Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Goście, przedstawiciele wielu znakomitych organizacji. Dla mnie również jest ogromna przyjemność, że z okazji 85-lecia powstania PTT w Zagłębiu Dąbrowskim mogę wręczyć spadkobiercom Józefa Fercha taki skromny krawerton i to może złożę na ręce prezesa. To jest taka pamiątka. I myślę, że rzeczywiście do tradycji Józefa Percha pewnie każdy z Was jakoś czuje sentyment. No i cieszę się, że tak znakomite początki są nadal kontynuowane. I myślę, że tu każdy z działaczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Sosnowcu przyłożył swoją dużą cegiełkę, dlatego Wam serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo za wystąpienie prezesowi Zarządu Głównego. Mam pytanie, czy ktoś z osób obecnych na sali chciał zabrać głos? Nie widzę. Jest, jest. Szanowni Państwo, serdecznie proszę o zabranie głosu Szymon Baron, aktualny wiceprezes Zarządu Głównego, były prezes Zarządu Głównego, obecny prezes Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przeczytać taki okolicznościowy adres przygotowany przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, 85. rocznica utworzenia oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zagłębiu Dąbrowskim jest powodem do wielkiej dumy i satysfakcji zarówno dla tych, którzy tworzyli jego historię oraz budują dzisiejszy kształt i wizerunek, jak i dla wszystkich mieszkańców waszego regionu. Szczególne słowa oraz wyrazy uznania kierujemy w stronę wszystkich członków oddziału, którzy na przestrzeni lat swoim zaangażowaniem i trudem codziennej pracy przyczynili się do rozwoju sosnowieckiego oddziału PTT.
Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Wierzymy, że dotychczasowe osiągnięcia pozostaną źródłem siły i motywacji do dalszego dynamicznego rozwoju Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Sosnowcu. Zarząd oddziału prezes biskup Białej podpisali Szymon Barna prezes i Jan Nogoń wiceprezes. Szanowni Państwo, prezes Tomek Rabolus witał serdecznie wszystkie osoby i również witał sponsorów. Dzięki tym sponsorom możemy Państwa dzisiaj gościć, możemy zaprezentować nową książkę, możemy poczęstować drobnym poczęstunkiem, jak również móc zaprezentować Państwu piękny koncert zespołu Zielony Szlak. Pozwólcie, że w tym momencie poinformuję, kilka słów powiem na temat tej pozycji, którą będziemy Państwu mogli dzisiaj podarować w przerwie, która już niebawem nastąpi. Jest to książka, która dotyczy właśnie działalności Towarzystwa Tatrzańskiego. Z tym, że oczywiście taką przyjęliśmy zasadę 10 lat temu, kiedy mieliśmy okazję świętować 75-lecie działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zagłębiu Dąbrowskim i w Sosnowcu, ukazała się książka, które wspólnie z panem Podlejskim napisaliśmy, która dotyczyła tego wszystkiego, co udało nam się na tamten czas po prostu zgromadzić. Jeżeli chodzi o tą książkę, którą dzisiaj będziemy Państwu chcieli jako oddział zaprezentować, podarować, jest to książka, która po pierwsze nie powtarza, nie powiela już informacji, faktów, które tam już zapisaliśmy, dlatego zachęcamy, żeby te pozycje oczywiście gromadzić. Natomiast jest to plon tych 10 lat, tego wszystkiego po pierwsze, co się działo w oddziale, ale to, co się udało nam uzyskać przez żmudną pracę w różnych archiwaliach, jak również w prasie międzywojennej i tak dalej. Kierowaliśmy tutaj podziękowania na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, szczególnie działu regionalnego, który służy nam tutaj bardzo wielką pomocą. Jeszcze raz serdecznie za tą pomoc dziękujemy. Natomiast również bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji Miejskiego Klubu imienia Jana Kiepury, który nas tutaj wspaniale gości w tej pięknej sali widowiskowo-koncertowej. Szanowni Państwo, ta książka, po pierwsze, co jest takim elementem na pewno nowym, zawiera bardzo wiele różnych ciekawostek. Ja o takich kilku ciekawostkach powiedziałem, ale oczywiście tylko zaznaczyłem, ponieważ trudno całą treść tej książki powiedzieć. Dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam, żeby tą książkę sobie pozyskać, przeczytać, zapoznać się z historią naszego towarzystwa. Mam nadzieję, że za 5, może za 10 lat pokaże się kolejna książka, która będzie plonem tego wszystkiego, co udało nam się uzyskać. Jest to radość dla nas i dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Koledzy, którzy tutaj są z nami na sale, są to przewodnicy, którzy z naszym towarzystwem również działali. I wiemy, że każda informacja pozyskana, którą jakby wzbogaciliśmy tą historię, jest materiałem przede wszystkim, który czynimy nie tylko dla siebie, ale również dla tych naszych następców, dla mieszkańców, dla regionalistów. Stąd bardzo się cieszę, że dzisiaj na sali są reprezentanci tych wszystkich środowisk, które bardzo żyją tym regionalizmem, po pierwsze historią Sosnowca, gromadzą wiedzę. I myślę, że ta książka też taką cegiełkę do kolejnej ciekawej historii Sosnowca po prostu tutaj dołożyła. Także jeszcze raz za tą pierwszą część serdecznie wszystkim dziękuję.